Na początku tej drogi życzę Ci, abyś był wierny Jezusowi Chrystusowi w Kościele. Twoim Kościołem jest Kościół diecezjalny, a Kościół diecezjalny jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Niech na tych drogach kapłańskich, które są przed Tobą, one będą bardzo różne. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale niech Pan Cię prowadzi, a Duch Święty ciągle oświeca i jak śpiewamy w sekwencji, aby to, co harde, twarde, zmieniał, uświęcał, przemieniał i trzeba się Jego mocy poddawać. Szczęść Boże. Oh.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W tą dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego gromadzimy się wzorem apostołów w naszym dydyńskim wieczerniku, aby wspólnie prosić o dary i owoce Ducha Świętego, zarówno dla nas, ale także dla naszych rodzin i całej naszej parafii. Ta dzisiejsza uroczystość jest również szczególnym dniem wołania o Ducha Świętego na początku mojej kapłańskiej drogi. Dlatego już teraz, na początku tej Eucharystii, proszę was wszystkich, drodzy bracia i siostry, o szczególną modlitwę w mojej intencji. A tą muszę świętą pragnę sprawować w intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa, prosząc o błogosławieństwo dla moich najbliższych, dla rodziców, dla brata, dla całej mojej rodziny, dla kapłanów, przyjaciół i całej wspólnoty parafialnej. Także pragnę modlić się za tych, którzy nie doczekali tego dnia, którzy są już u Pana. A na początku tej Eucharystii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy Go o miłosierdzie dla nas, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć tą eucharystyczną ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłem, myśl domową uczynić Moja wina, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków. A wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Oto Słowo Boże. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty. Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, przyjdź dawco łask drogi, przyjdź światło gościenie słowie. O najmilszy z godości, słodka serc radogości, słodkie Boże weźmienie. W pracy Tyś odkładą, w skwarze żywą wodą, płaczu ukutu umedlenie.
Światłości na świecie cza, serc wierzących medycza. Oddaj Twojej pomocy, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno Ciebie wyginę. Obmyj, co nie święte, oswymlej zachętę, ulecz serca zarada. Nagnij, co jest twarde, rozgrzej serca twarde, prowadź za nabłogą kawalę. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siebie na Ciebie daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miara. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Szukam źródła mego powołania. Ono pulsuje tam, w jerozolimskim wieczerniku. Myślą przenoszę się do owego pamiętnego czwartku, gdy Chrystus, umiłowawszy swoich, aż do końca ich umiłował, ustanowił apostołów kapłanami nowego przymierza. Razem z Piotrem, Andrzejem, Jakubem, Janem, słucham słów Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Te chrystusowe słowa są korzeniem każdego powołania w Kościele. Z tych słów wypływają ożywcze soki, które dają początek każdemu powołaniu oraz zawiera się w nich cel i sens naszego powołania, abyśmy szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Czcigodny księże prymicjancie, drogi księże proboszczu, drodzy kapłani, czcigodni rodzice księdza prymicjanta, drogi bracie, z narzeczoną się dowiedziałem, droga rodzino, przyjaciele, krewni, drodzy bracia i siostry. Pozwoliłem sobie na początku naszej refleksji przytoczyć słowa już dzisiaj świętego Jana Pawła II z jego książki Wstańcie, chodźmy, które niech wprowadzą nas w tajemnicę tego, co dziś celebrujemy w liturgii. Tajemnice zesłania Ducha Świętego. Chciałbym, aby te słowa pozwoliły nam odbyć z jednej strony taką duchową pielgrzymkę, ale nie tylko. Chciałbym, abyśmy jeszcze raz powrócili do Wieczernika, następnie do Bazyliki Arkikatedralnej w Przemyślu i trzecie miejsce to już jest to, w którym jesteśmy, czyli ta świątynia parafialna w Dydni. Bo to właśnie wieczernik dla nas, uczniów Pana Jezusa, oprócz Nazaretu, oprócz Golgoty, powinien być tym najważniejszym miejscem. Bo tam dokonały się dla nas i dla naszego zbawienia sprawy najważniejsze. To tam właśnie Pan Jezus ustanowił najświętszą ofiarę, Eucharystię, mszę świętą. To tam dał apostołom swoje ciało, swoją krew, z tym nakazem, który my czynimy do dzisiaj. To czyńcie na moją pamiątkę, czyli sprawujcie Eucharystię, tajemnicę zbawienia. Ale i to właśnie w Wieczerniku nastąpiło zesłanie Ducha, gdzie apostołowie wraz z Maryją oczekiwali na ten wielki dar. I to tam otrzymaliśmy
w darze ten wielki sakrament, sakrament pokuty i pojednania na odpuszczenie naszych grzechów. To tam w końcu, w Wieczerniku, zrodził się Kościół w mocy Bożego Ducha. I dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego chcemy dziękować za te wielkie dary, ale zarazem pokornie prosić Pana, tak jak to ksiądz Bartłomiej powiedział na początku, o dar Ducha Świętego dla nas wszystkich, dla całego Kościoła Świętego, abyśmy w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, tam gdzie jesteśmy, zawsze byli odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Apostołowie do momentu zesłania Ducha Świętego żyli w wielkim lęku, obawie, co takiego będzie. Ale gdy Pocieszyciel zstąpił, otrzymali wielką moc i stali się świadkami aż po krańce ziemi. I my dzisiaj chcemy również do tych świadków, do grona apostołów dołączyć z tym naszym świadectwem. Świadectwem wiary w Boga, tego, który jest, tego, który był i tego, który przychodzi. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość dla nas, uczniów Chrystusa, i ten powrót do Wieczernika jest bardzo ważna. Wczoraj w Archikatedrze Przemyskiej, można powiedzieć w naszym diecezjalnym Wieczerniku, w matce wszystkich kościołów naszej diecezji, ksiądz arcybiskup Adam wyświęcił 6 nowych kapłanów, którzy zostali posłani w mocy Bożego Ducha, aby głosić prawdę o Bogu, który tak świat umiłował, że dał swojego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Chciałbym powrócić do jednego obrzędu z tej liturgii święceń. Do tego obrzędu, który ma miejsce zaraz po Ewangelii. Oto po Ewangelii wszyscy kandydaci do święceń zostają wezwani, aby powiedzieli, że są godni, że są w stanie, że są pełni ducha, aby przyjąć ten wielki dar święceń kapłańskich. I ty wczoraj, księże Bartłomieju, po wygłoszonej Ewangelii wypowiedziałeś słowo jestem. To jestem to nie jest sprawdzenie obecności, tak jak w szkole mówimy jestem, wyczytuje się listę obecności, ale to jestem wypowiedziane w naszym przemyskim Wieczerniku w katedrze ma bardzo wielkie znaczenie nie tylko dla tych, którzy wczoraj przyjmowali święcenia, ale i dla nas. Bo przecież tak wiele osób wczoraj było świadkami tego wypowiedzianego jestem przez również ciebie, księże Bartłomieju. To jestem, które wczoraj wypowiedziałeś, przerwało ciszę, która nastąpiła po Ewangelii. I to jestem wyraziło twoją wolę, chęć przyjęcia święceń, podążania za Panem Jezusem. Moglibyśmy powiedzieć, że w jaki sposób poprzez to jestem wstępowałeś w sanktuarium samego Boga wraz z swoimi kolegami. Ale to jestem, wypowiedziane wczoraj, poprzedziło wszystkie twoje jestem, które do tej pory ty czy twoi rodzice w twoim imieniu wypowiadali w stronę Pana Boga. Jestem związane z tajemnicą Chrztu Świętego. Jestem związane z tajemnicą pierwszej Komunii Świętej, z tajemnicą sakramentu bierzmowania, ale i w końcu jestem, które wypowiadałeś, przekraczając progi przemyskiego seminarium. Jestem, które mówiłeś Bogu, Kościołowi, otrzymując sutannę, przyjmując kolejne posługi, lektoratu, akolitatu, ale również jestem,
które dla Ciebie będzie bardzo szczególne, bo wypowiedziane w tej świątyni, w tym parafialnym wieczerniku, w czasie święceń diakonatu. I w końcu to jestem wypowiedziane wczoraj. Ale to jestem, które wczoraj wypowiedziałeś, będzie już trwało przez całe życie. Bo za miesiąc wypowiesz jestem dla parafii, do której cię Pan Bóg pośle. To jestem będziesz wypowiadał wielokrotnie. To jestem nieraz będzie pełne radości, ale i nieraz, trzeba szczerze powiedzieć, będzie związane z bólem, z trudem i cierpieniem. Ale raz Bogu powiedziane tak oznacza raz Bogu wypowiedziane tak. Na zawsze, do końca. Dlatego prosimy Cię o to, abyś był wierny. Nie tylko prosimy, ale mamy i prawo od Ciebie wymagać tego, abyś był wierny. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, módlmy się dzisiaj w intencji księdza prymicjanta, aby Pan Bóg dawał mu siły do tego, aby to jestem nieustannie w wierze i w nadziei wypowiadał. Ale Ty, drogi księże Bartłomieju, wracaj do tego źródła, którym jest Bazylika Archikatedralna, a szczególnie moment święceń. Trzeba nam wracać do źródła wody żywej po to, aby się umacniać. Dla nas kapłanów takim dniem są święcenia, dzień prymicji. Dla małżonków to dzień sakramentu małżeństwa. Trzeba nam wracać, patrzeć, jak ten dzień wyglądał. Piękne życzenia otrzymywaliśmy i Ty dzisiaj otrzymasz. Zachowaj wszystkie kartki, jakie otrzymasz i zawsze w rocznicę czytaj, aby sobie uświadomić, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. I Ty nigdy nie będziesz sam, bo Jezus będzie z Tobą i wierzymy, że i my poprzez nasze modlitwy nieustannie w tym wypowiadaniu jestem, będziemy Ci towarzyszyć. Teraz popatrzmy chwilę na to miejsce, w którym jesteśmy. Na tę świątynię, w której po raz pierwszy sprawujesz Eucharystię. Bardzo szczególny dzień dla każdego kapłana, kiedy to po raz pierwszy na Twoje słowa Pan Jezus przyjdzie w swoim ciele i w swojej krwi. Tajemnica zbawienia tutaj na tym ołtarzu się uobecni. Ale pozwól, że to właśnie w tym miejscu skierujemy do Ciebie prośbę. Ponieważ wczoraj zostałeś posłany, Ty i Twoi koledzy, Jezus was wezwał, abyście szli do świata, jak już wspomniał ksiądz proboszcz, w którym tak po ludzku wydaje się, że dzisiaj Pan Jezus ze swoją Ewangelią miłości pozornie przegrywa. Do świata, który wydaje się dziś być dziwny, bo świat, który ubolewa nad złamaną rośliną, a bez mrugnięcia okiem przygląda się okrutnej śmierci milionów ludzi. Do takiego świata idziesz. Do świata, który będzie tylko czekał, aż mu się przypodobasz, aż wkupisz się w jego łaski, idąc na ustępstwa, bo inaczej będzie chciał cię zniszczyć. Pójdziesz do różnych ludzi, do takich, których wiara i dziecięca ufność rzucą cię na kolana. Pójdziesz do takich, których spowiedzi pokażą ci, ile jeszcze sam nad sobą będziesz musiał pracować. Ale pójdziesz i do takich, którzy z drwiącym uśmiechem powiedzą, że posłuchamy cię innym razem. Pójdziesz do ludzi prostych, do ludzi wykształconych, żyjących w nędzy i pływających się w luksusie,
do takich, którzy, jak to dawniej bywało, z szacunkiem będą chcieli pocałować Twoje dłonie, ale i do takich, którzy na Twój widok w sutannie być może spluną i obrzucą Cię obelgami. Dlatego jeszcze raz proszę w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Oddawaj Panu Bogu najlepsze chwile swojego dnia. Bóg będzie zdobywał Ciebie na modlitwie. Tam będzie uczył Cię miłości, wierności i prawdziwego posłuszeństwa. Drogi księże Bartłomieju, bądź blisko Pana Boga, a wtedy nikogo nie skrzywdzisz. Bądź mężem modlitwy, a nigdy nie zginiesz. Pamiętaj, że z ludzi wyszedłeś. W ostatni dzień nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego i przed święceniami kapłańskimi modliliśmy się o sakramentalne braterstwo. Trwaj w jedności z Panem Bogiem, ale i trwaj w jedności z kapłanami. Pamiętam, jak w czasie studiów jeden z moich kolegów zadzwonił i zaprosił, po prostu mówi, przyjdź na kawę. Mówię, nie mam czasu. On do mnie, to tak, sakrament brata zaniedbujesz? Ale mówię, jaki sakrament, o co ci chodzi? We mnie też jest Pan Jezus, który dzisiaj chce Ciebie spotkać, dlatego przyjdź i napij się kawy. Często to powtarzam klerykom, że ten sakrament, oczywiście w cudzysłowie my to wiemy, jest bardzo ważny. Nasze kapłańskie spotkania, braterskie, spotkania, w których jest pełna radości, ale i modlitwy, to jest sakrament brata. Dlatego prosimy Cię, troszcz się o wspólnotę kapłańską, bo nikt tak księdza nie zrozumie, nawet rodzice tak księdza nie zrozumieją, jak drugi ksiądz. Pan Jezus w Ciebie zainwestował, dlatego prosimy Cię, aby kiedy przyjdzie i będzie szukał owocu Twojej modlitwy, pracy, Twojej posługi, aby go znalazł. I to piękny owoc. Prosimy Cię również o to, abyś otwierał się na Boże natchnienia. To Pan Bóg Ciebie wybrał. Ty odpowiedziałeś na tę miłość, która jest wieczna. Masz tę świadomość. Na obrazku prymicyjnym zapisałeś słowa: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. To nie jest twój pomysł na kapłaństwo, tylko twoja zgoda. Pamiętaj, że za tobą stoi ten, który jest najwyższym, wiecznym, jedynym kapłanem i który będzie cię przez całe życie prowadził. Tylko jeszcze jedna prośba. Bądź wierny. Kiedyś święty ojciec Pio powiedział, że Pan Jezus wciąż powołuje ludzi i nie zważając na moje grzechy wybrał i mnie, bym go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Wspomagaj go w tym wielkim dziele zbawienia, które on dokonał, a teraz ciebie prosi o pomoc, abyś pomagał ludziom zbliżać się do Niego, aby i oni osiągnęli życie wieczne. Drogi księże Bartłomieju, wszyscy dzisiaj cieszymy się i gratulujemy. Pragniemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za Twoje powołania. I to jeszcze jedna prośba. Trochę tego się zbiera, ale to dobrze. Może zapamięta. Z tego wszystkiego przynajmniej trzy. Rozmawiając z ministrantami przed mszą świętą, wielu z nich wyraziło takie pragnienie młodzieńcze. Mówię, to który przyjdzie do seminarium? Nikt nie zaprzeczył, a niektórzy odważnie powiedzieli, że my przyjdziemy. Dlatego prosimy Cię, abyś modlił się o powołania. Może i daj Panie Boże, z tej parafii ktoś Ciebie zastąpi. I oby tak było. Oby to miejsce, które przez 6 lat przynależało do kleryka z Dydni,
zostało również przez kleryka z Dydni teraz zajęte i od września, co daj Panie Boże. A jak nie, to poczekamy, ale módl się, abyś miał takich tutaj następców, których Pan Jezus wybiera i powołuje. Bo Pan Jezus nieustannie wybiera i powołuje. Dlatego to jest i prośba do nas wszystkich. Módlmy się, aby Pan Jezus posłał robotników na żniwo swoje. A na koniec chciałbym przytoczyć słowa papieża Benedykta, który w 2006 roku w Warszawie do duchowieństwa wypowiedział między innymi te słowa. Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Drogi księże Bartłomieju, życzymy Ci, abyś po pierwsze nie był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Zostaw to tym, którzy się tym zajmują. Natomiast Ty bądź ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Pokazuj ludziom Boga, zbliżaj ich do Niego, a to jest najpiękniejsza nagroda, którą już tu na ziemi możemy otrzymać, a Pan Bóg w niebie da Ci stokroć więcej. I tego wszystkiego w imieniu tutaj wszystkich zgromadzonych z całego serca Ci życzę. Szczęść Boże. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Dzień Pięćdziesiątnicy, zanośmy do Boga Ojca Wszechmogącego nasze wspólne prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego pozwoliła im jeszcze doskonalej przekazywać wolę Boga całej wspólnocie. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza prymicjanta Bartłomieja, aby w swojej posłudze był kapłanem według serca Bożego, które jest otwarte dla wszystkich. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej, aby młodzi ludzie oświeceni światłem Ducha Świętego nie bali się poświęcić swojego życia Bogu. Ciebie prosimy. Zesłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za małżeństwa i rodziny naszej parafii, a zwłaszcza za krewnych księdza Bartłomieja, aby mocą Ducha Świętego przekazywały piękno Ewangelii życia swoim dzieciom i bliskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby mogli cieszyć się udziałem w uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy nasze talenty wykorzystywali dla własnego uświęcenia i dobra ludzi, których spotykamy każdego dnia. Ciebie prosimy. Boże i Ojcze, od którego pochodzi zesłany dzisiaj Duch Prawdy, wysłuchaj nasze błagania i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy,
Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim ludziom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie
i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Usłysz wieść swoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem i świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Adama, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się wielkie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twego jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale jest tylko słowo, a będzie zbrodnia już. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. To Twoje miłowanie dało wolność nam. To Twoje miłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
że Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie naszej parafii. Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego. Za publiczne odmówienie hymnu o Stworzycielu Ducha Świętego, Duchu przyjdź, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Różaniec w przyszłą niedzielę przed mszą 11 poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W dni powszednie msze święte w dniu o 7 i 18, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi codziennie od 17, msze w kaplicach dojazdowych o 17, po mszy nabożeństwo majowe. Jutro święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Również jutro przypada rocznica święceń księdza biskupa Stanisława Jamroska, a we wtorek rocznica ingresu księdza arcybiskupa Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej. Polecamy ich naszym modlitwom. W czwartek 23 maja święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. W piątek 24 maja wspomnienie Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się w ten dzień okres Komunii Świętej Wielkanocnej. W tym dniu Dzień Mamy oraz Pierwsza Komunia Święta uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej podczas mszy o godzinie 11. Za niecałe dwa tygodnie, w czwartek 30 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi Chrystusa. W tym roku w procesji po mszy o 11 będziemy szli za Kościół w kierunku Woli, później w kierunku Dydni do Kościoła. Prosimy mieszkańców wiosek o przygotowanie ołtarzy. Pierwszy ołtarz koło państwa Czoporów, mieszkańcy Obarzyma. Drugi ołtarz na skrzyżowaniu Bartkowskim, mieszkańcy Woli. Trzeci ołtarz koło urzędu gminy, mieszkańcy Temeszowa. Oraz czwarty ołtarz koło Groty Matki Bożej, mieszkańcy Krzemiennej. Przygotowane są gotowe konstrukcje ołtarzowe wraz z obrazami. Proszę o ich rozstawienie i udekorowanie w tym dniu podczas mszy o godzinie 11. Dzieci z klasy czwartej będą przeżywać rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia dzwonkami podczas procesji. Zapraszamy młodzież szkolną do oczyszczenia obrazów i figur oraz niesienia ich podczas procesji. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na remont dekoracji Bożego Grobu. Podsumowanie zbiórki będzie 1 czerwca, w pierwszą niedzielę czerwca. Zachęcam do zapisywania się w zakrystii na parafialną autokarową pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, która odbędzie się w niedzielę 9 czerwca tego roku. Przy zapisie obowiązkowa wpłata 40 zł. Katechezy przedmałżeńskie planujemy rozpocząć w piątek 7 czerwca o 19. Prosimy o zapisywanie się. Musi zebrać się przynajmniej 8 osób, aby zorganizować grupę. Jeśli będzie mniej osób, to katechezy się nie odbędą. Zgłoszenia na telefon parafialny bądź bezpośrednio u księży. Próby dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej z naszej parafii w poniedziałek, czwartek i piątek od 16.15, a w sobotę spowiedź od godziny 10.00. W zakrystii można zakupić piękne albumy pod tytułem Tym żyjemy, beatyfikacja rodziny Ulmów w cenie 100 zł. W zakrystii jest też do nabycia większa ilość tygodnika Niedziela, który ukazuje sylwetki neopresbiterów, księży, księdza Bartłomieja i jego pozostałych pięciu kolegów wczoraj wyświęconych. Zachęcamy do nabycia na pamiątkę tego okolicznościowego numeru tygodnika Niedziela. Dzisiaj w Sanoku na rynku miasta o 18.00 ewangelizacyjny koncert Rozpaleni Duchem w wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej. Wszystkie ogłoszenia i intencje są też umieszczone na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie przed kościołem. Tam można się z nimi też zapoznać. Przeżywając tak uroczysty, ale jednocześnie radosny dzień, po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafialnej w Dydni pragnę składać Bogu razem z Wami ofiarę mszy świętej. Pragnę tym samym wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, dzięki którym tutaj stoję.
Przede wszystkim kieruję swój wzrok ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który bez żadnych moich zasług powołał mnie do tak zaszczytnej służby i wspierał mnie na drodze do kapłaństwa niezliczonymi łaskami. Wczorajszy dzień święceń kapłańskich dla mnie osobiście był też dniem kolejnej rocznicy pierwszej komunii świętej, która miała miejsce 18 maja, uroczystość Trójcy Świętej w naszym kościele parafialnym. Od teraz ta komunia święta będzie jeszcze mocniej wyrywała się na moim kapłańskim sercu. Maryjo, Matko Kapłanów, w Twoje matczyne dłonie zawierzam Ci całe moje kapłańskie życie. Zawierzam Ci moje zdrowie, moje życie. Tak jak prowadziłaś mnie przez to życie, tak prowadź mnie dalej. Bóg w swoich planach posługuje się także ludźmi. Dlatego słowa wdzięczności pragnę skierować najpierw wobec księdza arcybiskupa Adama Szala, metropolity przemyskiego, który w dniu wczorajszym udzielił mi święceń prezbiteratu. Również słowa wdzięczności pragnę skierować wobec księdza biskupa Krzysztofa Chudzio, który w ubiegłym roku w tej świątyni udzielił mi święceń diakonatu, a także posługi akolitatu na czwartym roku formacji, a także włączył mnie do grona kandydatów do święceń. Pragnę również podziękować księdzu biskupowi Edwardowi Dajczakowi, byłemu ordynariuszowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który na trzecim roku formacji udzielił mi posługi lektoratu. Słowa pełne wdzięczności, miłości kieruję wobec moich najbliższych. Kochani rodzice, dziękuję Wam za dar życia, za trud wychowania, za szereg poniesionych ofiar mojej intencji. Dziękuję Wam, że nauczyliście mnie kochać Boga i drugiego człowieka, za to, że nauczyliście mnie szacunku i wrażliwości na ludzką biedę i cierpienie, za nieustanną modlitwę w mojej intencji, szczególnie wtedy, kiedy byłem bardzo chory. Dziękuję Tobie, droga mamo, kochana mamo, za nieprzespane noce, zwłaszcza te w krakowskim Prokocimiu, za trud pracy, wychowania, za radość, miłość, którą mnie otaczałaś przez całe moje życie. Kochana mamo, w dniu prymicji pragnę podarować Ci szczególny dar, jakim jest manuterium. Jest to kawałek materiału, którym w dniu wczorajszym otarłem swoje namaszczone dłonie w czasie święceń. Jako matce kapłana przysługuje Ci przywilej strzeżenia tego daru. Tradycja mówi, że na sądzie ostatecznym Bóg ma zapytać każdego z nas: co chcesz mi ofiarować? Czy przychodzisz z pustymi rękami? Wtedy matka kapłana może pokazać owe manuterium, mówiąc: oddałam Ci mojego syna na kapłana. I wtedy Bóg zaprosi ją do nieba. Proszę Cię, mamo, przyjmij ten dar, strzeż go i módl się za mnie, abym zawsze był wierny Chrystusowi Panu. Módl się do naszej Matki, Matki nieustającej pomocy, tak jak to czyniłaś w pierwszych dniach i tygodniach mojego życia. Dziękuję również Tobie, kochany tato, za lata pracy w utrzymaniu naszej rodziny, za trud włożony w moje wychowanie, wykształcenie. Przyjmij, drogi ojcze, w dniu moich prymicji wizerunek świętej rodziny. I kiedy będziesz wpatrywał się w owy wizerunek, to wypraszaj u Wszechmogącego Boga błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Niech dobry Bóg Wam błogosławi i odpłaca hojnie za wszelkie dobro.
Dziękuję Tobie również, drogi bracie, za wspólne wzrastanie w domu rodzinnym, za wszelką pomoc i za każdy codzienny dzień, każdy dzień wspólnego życia w naszym rodzinnym domu. Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem wszystkich kapłanów, których Pan Bóg postawił na mojej drodze w różnych momentach mojego życia. W pierwszej kolejności pragnę podziękować księdzu proboszczowi Janowi Dąbalowi, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze. Drogi księdze proboszczu, dziękuję Ci za Twoją modlitwę, za Twoją życzliwość, za gościnność, za przykład kapłańskiego życia, za cenne wskazówki, ale i równie ważne uwagi. Niech Wszechmogący Bóg obdarza Cię, drogi proboszczu, zdrowiem i potrzebnymi łaskami w Twojej kapłańskiej posłudze. Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem księży wikariuszy naszej parafii, księdzu Robertowi Blamie oraz księdzu Pawłowi Wocie. Dziękuję Wam za okazaną pomoc w przygotowaniach do dzisiejszej uroczystości, za przygotowanie dzieci do niesienia wieńców w czasie procesji do kościoła. Dziękuję również za przygotowanie niniejszej uroczystości, za cenne wskazówki, za przygotowanie liturgicznej służby ołtarza, która dzisiaj jest obecna w czasie tej Eucharystii. Niech za okazane dobro, za okazaną stałą życzliwość, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pragnę również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować księdzu Łukaszowi Jastrzębskiemu za dzisiejszą piękną homilię, obecność, za każde dobre słowo, za wykłady, które doprowadziły mnie do tej dzisiejszej uroczystości, do tej chwili. Niech Pan Bóg Cię błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami w Twojej posłudze prefekta etapu propedeutycznego w naszym seminarium, ale także jako diecezjalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza. W tym miejscu składam dziękczynienie Wszechmogącemu Bogu za życie i posługę zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii. Pragnę wspomnieć tutaj księdza prałata Adama Drewniaka, proboszcza naszej parafii oraz księdza Stanisława Śliwa, który przez drugi rok mojej formacji i przygotowania do kapłaństwa posługiwał w naszej parafii. Dziękuję za każdy udzielony sakrament, za dobre słowo i za wszelką modlitwę. Dziękuję również księżom rodakom za wszelką modlitwę w mojej intencji, za okazaną pomoc. Pragnę wspomnieć tutaj również nieżyjącego księdza Marka Siedleckiego, ale także pragnę podziękować żyjącym rodakom, księdzu Stanisławowi Nabywańcowi, Ireneuszowi Wójcikowi, Lucjanowi Posałoniowi, księdzu Piotrowi Pytlowanemu, księdzu Stanisławowi Piegdoniowi i księdzu Piotrkowi Krzyśkowi. W sposób szczególny pragnę podziękować księdzu Stanisławowi za okazaną pomoc w ciągu formacji, za regularne wsparcie, za wszelką życzliwość i modlitwę. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu w ciągu ostatnich 6 lat było moim miejscem wzrastania i dojrzewania powołania.
Dziękuję całej wspólnocie seminaryjnej za lata wzrastania i formacji do kapłaństwa. Dziękuję księdzu Konradowi Dyrdzie, który przed 6 laty przyjął mnie do grona alumnów Przemyskiego Seminarium. Składam podziękowanie księdzu wychowawcy, księdzu Maciejowi Dżuganowi, a także ojcom duchownym, księdzu Tomaszowi Pisurowi, księdzu Jakubowi Kostrzębowi i księdzu Łukaszowi Choduchowi oraz wszystkim przełożonym i profesorom naszego seminarium. Bezpośrednio przed przyjęciem święceń kapłańskich zostaliśmy skierowani do poszczególnych parafii naszej archidiecezji na tak zwane praktyki diakońskie. Dla mnie tą parafią, w której posługiwałem, były Jaśliska. Tym samym pragnę podziękować księdzu Jackowi Zarzecznemu za wszelkie wskazówki duszpasterskie, za życzliwość, modlitwę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również wszystkim siostrom zakonnym, a pragnę wspomnieć tutaj siostry, które posługują w naszym seminarium, a także pragnę podziękować wszystkim pracownikom świeckim. Wreszcie dziękuję wszystkim braciom, diakonom i klerykom za wspólny czas formacji. Dziękuję za dzisiejszą obecność i wspólną modlitwę diakonowi Tomaszowi oraz klerykom Damianowi, Kamilowi, Sebastianowi i Patrykowi. Dziękuję również wszystkim nauczycielom, katechetom za wszelki trud związany z przygotowaniem dzieci, za moje kształcenie, zwłaszcza tutaj w szkole w Dydni, ale także w liceum w Miejscu Piastowym. Pragnę wymienić tutaj szczególnie wychowawców, panią Krystynę Toczek, panią Teresę Kogut, panią Marię Mazur, panią Katarzynę Pytlowany, a także świętej pamięci panią Halinę Nikosowską, która była wychowawczynią w klasie w czasie nauki w liceum. Pragnę podziękować również dyrektorom poszczególnych szkół, Andrzejowi Kotowi, Iwonie Pocałuń oraz księdzu Andrzejowi Kolebukowi i księdzu Maksymilianowi Michcikowi ze Zgromadzenia Księży Michalitów za wszelką pomoc i życzliwość. Dziękuję również moim rodzicom chrzestnym, całej mojej rodzinie, dobroczyńcom, kolegom i koleżankom i ludziom dobrej woli za wszelką modlitwę, życzliwość. Szczególnie dziękuję także moim dziadkom, a pragnę wspomnieć również tych, którzy odeszli. Dziadka Eugeniusza oraz babcię Zofię, którzy z domu ojca modlą się za mnie, abym wędrował ku świętości. Ten dzisiejszy dzień to nie tylko moja radość, ale to radość wspólna, każdego z nas. Pragnę także podziękować panu Witoldowi Pocałuniowi, naszemu organiście, ale także naszej diakonii muzycznej pod przewodnictwem Moniki Krowiak za piękny śpiew podczas dzisiejszej uroczystości oraz podczas święceń diakonatu. Swoją wdzięczność kieruję pod adresem aktualnie posługującego kościelnego Bartosza Frydryka, ale także pragnę podziękować panu Krzysztofowi Pajęckiemu oraz panu Romanowi Janowiczowi, którzy posługiwali w naszym kościele podczas mojej służby jako ministranta, a także przez czas formacji. Pragnę również swoją wdzięczność skierować pod adresem pana Janusza Wójcika, który pełni funkcję kościelnego w kaplicy filialnej w Krzywem. Dziękuję wam wszystkim za okazane wsparcie, życzliwość i modlitwę. Wspomnieć pragnę również panią Danutę Bocoń, która troszczyła się o kościół filialny w Krzywem i swoją cichą modlitwą i dobrym słowem wspierała mnie na początku mojego przygotowania do kapłaństwa. Niech Bóg wynagrodzi jej wszelki trud i przyjmie do swojej chwały. Pragnę również podziękować wszystkim grupom parafialnym, liturgicznej służbie ołtarza, różom różańcowym, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i wszystkim wiernym za wszelką życzliwość i pomoc w przygotowaniach do dzisiejszej uroczystości. Dziękując za to, co dzisiaj się dokonało, pragnę was zaprosić, osoby zaangażowane w przygotowanie dzisiejszej uroczystości,
a więc uzdrojenie drogi, ustrój kościoła. Pragnę zaprosić was na jutrzejszą mszę świętą na godzinę 17 do Krzywego, a po zakończonej Eucharystii zapraszam wszystkich na poczęstunek do Domu Ludowego w Krzywym. Także pragnę podziękować za obecność strażakom i również zapraszam na dzień jutrzejszy do Krzywego, a za wszelkie okazane dobro, za wszelką modlitwę, niech Pan Bóg was wynagrodzi i ma w swojej opiece. I módlmy się o kolejne powołania z naszej wspólnoty parafialnej, aby młodzi ludzie poszli z odwagą za Chrystusem Panem. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego ksiądz prymicjant udzieli teraz wszystkim tu obecnym błogosławieństwa papieskiego. A ci, którzy przyjęli komunię świętą lub uczynią w to najbliższym czasie, modląc się w intencjach Ojca Świętego, mogą zyskać również odpust zupełny. Pan z wami. Błogosławieństwo kapłanów i diakona. Bóg, który powołuje robotników na swoje żniwo, niech w obecnych tu kapłanach i diakonie pomnoży łaskę Ducha Świętego otrzymaną przez włożenie rąk, aby do końca życia byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Błogosławieństwo kleryków. Naszym braciom, którzy usłyszeli głos Pana i przygotowują się, by służyć jako kapłani, niech Bóg udzieli światła i mocy, aby poznali wielkość swojego powołania i coraz goręcej miłowali Chrystusa i Jego Kościół. Amen.
błogosławieństwo rodziców. Przyjmijcie, Ojcze i Matko, Boże błogosławieństwo, którym Pan mnie obdarzył. Niech was błogosławi Pan zastępów, abyście się cieszyli trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie wasze prośby i wspomoże wasze zamiary. Niech Bóg obdarzy was długim życiem, a gdy ustawać będą wasze siły, niech was nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyście mogli stać się uczestnikami wiecznego dziedzictwa. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo brata i narzeczonej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, przez które Bóg niech zstąpi na was łaska Boża, abyście umocnieni potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Błogosławieństwo rodziców chrzestnych z rodzinami. Bóg, który dał nam Chrystusa, swojego Syna, jako brata, aby uczynić nas jedną rodzinną wspólnotę, niech błogosławi rodzicom chrzestnym, niech umacnia ich wiarę, uświęca miłość i pracę i wprowadzi na wiekuistą ucztę Baranka. Błogosławieństwo rodziny, babci i dziadka. Bóg, który dał nam Chrystusa, swojego Syna, jako brata, aby uczynić z nas jedną rodzinną wspólnotę, niech błogosławi całej rodzinie, niech umacnia ich wiarę, uświęca miłość i pracę i wprowadzi na wiekuistą ucztę Baranka.
Błogosławieństwo wszystkich wiernych. Ksiądz prymicjant udzieli teraz błogosławieństwa ogólnego dla wszystkich wiernych i uda się do zakrystii, aby zmienić szaty liturgiczne. Następnie pozostałym uczestnikom mszy świętej udzieli indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił duszę uczciów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Amen. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się uczniom, oczyści wasze serca z wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Amen. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawia, abyście trwali w tej wierze i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
Ciebie, Panie. Yeah.